Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Rejstus i zapraszam was na kolejnego Daily Newsa, tym razem przygotowanego na 24 września 2020 roku. Zapraszam do oglądania. Od dzisiaj Blade & Soul posiada 13 grywalnych klas. Najnowszy nabytek, który zawitał z dodatkiem Cosmic Horizon, to Astromancer. Dystansowy DPS, który cechuje się nie tylko wysokimi obrażeniami, ale także sporymi możliwościami suportowania. Astromancer posiada w arsenale kilka umiejętności, które podnoszą zdolności członków drużyny. Ponadto nasz malutki mag może debuffować przeciwników, powodując u nich spore osłabienia. Dostępne są dwie specjalizacje Astromancera, Starcaster oraz Stormweaver. Wszystko prezentuje się świetnie, oprócz Racelocka. Okazuje się bowiem, że Astromancer jest dedykowany tylko jednej rasie, Lynn, tym malutkim dziewczynkom ze zwierzęcymi uszami. Być może w przyszłości Soft coś tym zrobi, ale na razie jesteśmy skazani na takie granie. Po rozstaniu z Blizzardem oraz krótkim urlopie, pan Morhaime postanowił założyć coś własnego. Tak właśnie powstało studio Dreamhaven wraz z dwoma podległymi filami, Secret Door oraz Moonshot Games. Secret Door oraz Moonshot Games będą zajmować się produkcją, a Dreamhaven wydawaniem. Mike Morhaime zebrał naprawdę mocną ekipę, na której czele staną absolutni weterani branży, na przykład Dustin Browder czy Ben Thompson, którzy nie tak dawno, podobnie jak Mike, opuścili szeregi Blizzarda. Na razie wiadomo, że w przygotowaniu są dwie gry, nic jednak o nich nie wiemy, kompletnie nic. Być może są to tytuły MMO, może MOBA, może karcianki, może jakieś produkty na urządzenia mobilne. Pamiętacie jeszcze Kurzweil, dynamiczną nawalankę w stylu anime, która swego czasu cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Teraz już nie ma tak kolorowo. Kurzweil stracił 95% aktywnych graczy, ale mimo wszystko wciąż istnieje i wciąż się rozwija. Potwierdza to wczorajsza aktualizacja, która wprowadziła do zabawy kilka nowości. Nową postać Lightning Fang, czyli uzbrojonego w kunai zabójcę, który jest idealny w walce na pół dystans, siekając wrogów piorunami, kulistymi orbami, a gdy zajdzie taka potrzeba, ciachając ich swoim ostrzem. Lightning Fang najprościej porównać do hybrydy maga oraz assassina. Drugą ważną nowością jest deck system, pozwalający jednym kliknięciem zmienić zapisane wcześniej ustawienia postaci. Jest to funkcja znana w wielu MMORPGach, fajnie więc, że w końcu zawitała do Kurzweil. Warto też wspomnieć o rozpoczęciu sezonu 6 w rozgrywkach PvP, nowych możliwościach tworzenia postaci oraz eventach, których zalogowanie do gry otrzymamy darmowe przedmioty z item shopu. Od razu zaznaczamy, że cała historia może być jednym wielkim fejkiem, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Sami jednak ocenicie, co jest prawdą, a co nie. 3 dni temu Krowny Krąg gościł u siebie Adama, który podobno jest powiązany z Cipsoftem. A Cipsoft, jak pewnie wiecie, to twórcy gry. Nie można go jednak nazwać pracownikiem niemieckiej firmy. Adam wykonuje dla nich pewnego rodzaju usługi programistyczne. Cipsoft to po prostu jego klienci. Rozmowa miała dotyczyć zmian w kliencie Tibi, ale po pewnym czasie cały ten wywiad zszedł na tematy dotyczące sekretów Tibi, czyli czegoś, co od 20 lat wywołuje spore emocje wśród społeczności gry. No i się zaczęło. Adam ujawnił, że spora część tajemnic Tibi to zwykłe atrapy, które mają za zadanie utrzymać zainteresowanie i wodzić graczy za nosy, chociaż tak naprawdę nie można ich w ogóle wykonać. Z kolei inne sekrety są na tyle pogmatwane, że bez jakichś konkretnych wskazówek ze strony Cipsoftu nikt nie będzie w stanie ich odkryć. Chodzi na przykład o drzwi na 999 poziomie i tę tajemniczą wysepkę, do której prowadzi teleport. Ciekawe, a jeszcze ciekawsze jest to, że Adam ma teraz podobno problemy z Cipsoftem, który grozi mu pozwem na 50 000 euro za ujawnienie tego, czego nie powinien. Z drugiej strony nie możemy potwierdzić tożsamości Adama, więc tak naprawdę nie wiemy, czy rzeczywiście jest to osoba, za którą się podaje. Na jednym z live'ów niby zaprezentowano prace Adama dotyczące Tibi, ale czy są prawdziwe? No właśnie. W każdej opowieści jest jednak ziarenko prawdy. Sam fakt, że 4 lata od wbicia pierwszego 1000 levela nadal nie rozwiązano tajemnicy z Banuta, wydaje się trochę dziwny. Tak samo jak z innymi sekretami, które są obecnie od początku gry. No i to już wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news podobał wam się najbardziej. No i do usłyszenia już jutro. Cześć!